Telewizja Polska przedstawia film z serii Sherlock Holmes i dr Watson. W rolach głównych Geoffrey Whitehead i Donald Pickering oraz Patrick Newell. Na motywach opowiadania Arthura Conan Doyle'a. Scenariusz Joe Morheim. Muzyka Irwin Drake. Reżyseria Val Guest. Ostatni akt. Czy może pan już wymienić swoje ostatnie życzenie? Tak, miałem dużo czasu na myślenie i wiem już, czego chcę. Czego więc chcesz, synu? Chciałbym się widzieć z panem Holmesem. Nie rozumiem. Z panem Holmesem, detektywem. Proszę go tu przyprowadzić. Ależ ma pan 5 godzin życia. Tak, wiem, że zostało mi tylko 5 godzin życia i dlatego chcę widzieć się z panem Holmesem. Dobrze. Jeśli tylko uda mi się go znaleźć, przyprowadzę go tutaj. Słuchaj, Watsonie. Czy mógłbyś mi pomóc w bardzo ciekawym eksperymencie? Co to za eksperyment? Nic takiego. Po prostu będziesz stał tu obok, a ja to wypiję. Weź stetoskop. Stetoskop? Czy to jest niebezpieczne? Powinno być całkowicie bezpieczne. Chwileczkę. Ktoś jest za drzwiami. Słyszałem pukanie. Inspektor Lestrade, cieszę się, że pana widzę. Proszę. Pan się cieszy? Bardzo. A właściwie czemuż by nie? Proszę siadać. Niech pan się rozgości. Herbaty, kawy, może kanapkę? Dziękuję, doktorze. Ma pan jakieś kłopoty? Pamięta pan sprawę Phyllis Brighton? Tak, uduszona przez męża. Otóż to. Mąż, Edward Brighton, dyrektor teatru. Godzinę temu wypowiedział swoje ostatnie życzenie, dość niedorzeczne w tych okolicznościach. Czego sobie życzył? Pana. Mnie? Po co? Brighton jest osądzony i skazany na karę śmierci. Chyba wszystko zostało dokładnie zbadane. Nie ma obawy, doktorze, brytyjskie sądy nigdy się nie mylą. Ale on koniecznie chce z panem mówić. Jeśli tylko to jest możliwe, staramy się spełniać ostatnie życzenia skazańców. Egzekucja ma być dzisiaj? O północy. Brighton ma niecałe 4 godziny życia. Nikt już nic nie zrobi w ciągu 4 godzin. Wiem, mówiłem to kapelanowi. Czy Brighton powiedział, dlaczego chce widzieć się z Holmesem? Nie. Tonący i brzytwy się chwyta. 4 godziny. Nagle mnie olśniło, panie Holmes. Przypomniałem sobie coś, co stało się w noc morderstwa. Wcześniej o tym zupełnie nie pamiętałem. Co to było? Jak pan wie, mój świat to teatr. W ciągu długich lat mojej działalności wystawiłem ponad 30 świetnych sztuk w teatrach West Endu. Miałem zaszczyt widzieć niektóre z nich. Naturalnie znałem wiele aktorek. Ale nigdy nie pozwalałem sobie na kontakty osobiste. Wie pan, aktorki są niestałe. Aż poznałem Phyllis. Była urocza, pełna życia i zupełnie bez talentu. Zakochałem się w niej i pobraliśmy się. Nigdy tego nie żałowałem. Byłem szczęśliwy. Kochałem ją i z pewnością ona też mnie kochała.
Panie Brighton, liczą się minuty. Proszę powiedzieć, co się stało w noc śmierci pańskiej żony? Pokłóciliśmy się wtedy, po raz pierwszy. O błahostkę. Wybacz, kochanie, ale czy tego trochę nie za dużo? Czego? Makijaż, biżuteria. Idziemy tylko na kolację do kimbalów. Nie grasz teraz w sztuce o Marii Antoninie. Myślałam, że lubisz sceniczny makijaż. Wyłącznie na scenie. Bądź tak dobra i przebierz się. To potrwa. Spóźnimy się. Jakoś to wytłumaczę. Wiesz, Edwardzie? Gdyśmy się poznali, myślałam, że jesteś potworem. Taka panowała opinia. A ty naprawdę jesteś miły i łagodny. Edwardzie! Czy to znów atak serca? Wezwę doktora. Nie, to przejdzie. Tak jak tamte. Wyjdę na powietrze. Idź na górę, przebierz się, nic mi nie będzie. Taka była ta kłótnia, panie Holmes. Po prostu mała różnica zdań. A w procesie służba i sąsiedzi zeznali, że kłóciliśmy się zaciekle. Nie rozumiem, dlaczego tak mówili. Co pan zrobił po wyjściu z domu? Przeszedłem może 100 metrów i usiadłem. Czułem się bardzo słaby. Nie wiem, jak długo tam siedziałem. Od kiedy miewał pan te ataki? Zaczęły się wkrótce po ślubie. Radziłem się kilku lekarzy, żaden nie potrafił postawić diagnozy. Tamtego wieczora z trudem wróciłem do domu. Potknąłem się, wchodząc do holu. Coś leżało na podłodze. Wiedziałem, że to nie moje, ale instynktownie sięgnąłem po to. Nic więcej nie pamiętam. Gdy się ocknąłem, roiło się od policji. Phyllis nie żyła. Powiedziano mi, że znaleziono mnie nieprzytomnego z ręką zaciśniętą na szyi tej biedaczki. Co pan zobaczył na podłodze? Usiłuję sobie przypomnieć. Jestem bliski obłędu. Z pewnością to nie należało do mnie. Nie pamięta pan ogólnie kształtu, wielkości, koloru? Nic poza tym, co już powiedziałem. Nadal pan miewa te ataki? Dziwna rzecz. W więzieniu stopniowo ustały. Ironia losu. Gdy mam już tylko 3 godziny życia, czuję się tak dobrze jak nigdy. To mi wiele mówi. Strażnik! Niewiele ma pan podstaw do działania, panie Holmes. To prawda, ale w teatrze mówi się, spektakl trwa, dopóki nie zapadnie kurtyna. Proszę. Chciałbym prosić pana o rzeczy znalezione przy Brightonie w chwili aresztowania. Co panu to da? Czy są akta tej sprawy? Powinny tu być. Do chwili egzekucji sprawa jeszcze nie jest zamknięta. Czy lekarz badał Brightona? Ale on nie jest chory. Mówił, że wtedy zemdlał. Oni wszyscy tak mówią. Albo ktoś ich uderzył, albo mają amnezję, albo jest jakiś inny powód, że nie pamiętają, co się stało w dniu zbrodni. Normalny tok sprawy. Proszę. Dziękuję. Jest. Nie znajdzie pan tu nic ciekawego. Dowody były niezbite. Pokłócili się, on ją udusił, zabił żonę, to był wstrząs, więc zemdlał. Orzeczenia lekarskiego nie ma. Będzie w 3 godziny po jego straceniu. Tu nic nie ma, Holmes. Oczywiście, że nic. Gdyby coś było, oparlibyśmy się na tym. Sherlock Holmes nie musi nas pouczać, jak się prowadzi sprawę. Co zrobimy? Pójdziemy na Hanover Place 25. Po co? To adres trafiki, gdzie sporządzano tę mieszankę. Myślisz, że ten tytoń to ważny ślad? Zupełnie nieważny. Brighton pali fajkę, to jego tytoń. Co w tym dziwnego? W samym tytoniu nie ma nic zagadkowego, ale Brighton w celi palił Sea Chanty. Świetna mieszanka, choć aromat zupełnie inny niż Old Tony. Tytoń z Kentucky, turecki i coś jeszcze. Domieszka Jenicz. Tak jest. Próbował palić inny tytoń, to nic nie znaczy. Kto pali Sea Shanty, nigdy by nie palił tego. Wyrzuciłby to natychmiast. A więc kupił.
Nie odpowiadało mu i wyrzucił na podłogę przy zwłokach żony. Jak pan powiada, to nie jest normalny tok sprawy. Sklep jest zamknięty. Proszę przyjść jutro. Jutro będzie za późno. Sprawa jest pilna. Chodzi o morderstwo. Morderstwo? Tak. Już schodzę. Nawet jeśli ustalisz, że Brighton nie kupował tego tytoniu, to kupowały go setki innych klientów. Wśród tych setek trzeba będzie wyszukać jednego w ciągu 2 godzin. Więcej czasu nie mamy. Chodzi o morderstwo? Jestem Sherlock Holmes, to jest doktor Watson. Czy mogę wejść? Proszę. Jestem do pańskiej dyspozycji. Dziękuję, panie Carstairs. Czy mogę przejrzeć książkę pańskich klientów? Nazwiska i adresy ludzi palących tę mieszankę? Oczywiście. Old Tony. To moja specjalność. Niewielu klientów zna się na tym i niewielu stać, żeby to palić. Old Tony. Jest. Mam nadzieję, że panu pomogę. Ile tu nazwisk? Potrzeba tygodni na sprawdzenie, a do północy tylko 2 godziny i kwadrans. Pan Langley Bryan, Grovely Square 8. Kto to? Nie mam pojęcia, ale musimy go zaraz odnaleźć. Czemu właśnie jego? Grovely Square jest we wschodnim Londynie. Wszyscy inni są z wytwornych dzielnic. Tylko on nie. W tym rzecz. Dziękuję. Nie ma za co. Już 10:00. Jeśli jest coś do wykrycia, Holmes to zrobi. Gdzie on teraz może być? To chyba niemożliwe. Dałem mu tylko mglistą przesłankę i 3 godziny. 2. To był pokój pana Priama. Wyniósł się 2 tygodnie temu, a Water zalegał z komornym. Podał nowy adres? Gdzie tam? Zostawił tylko kartkę, że ma pracę i adieu. Czym on się trudni? Nie wścibiam nosa w osobiste sprawy lokatorów. Mieszkają tu tacy, że lepiej nie wiedzieć, co robią. Co to za człowiek? To znaczy, jak wygląda? Wysoki i może przystojny, ale może i nie. Ma jakieś kłopoty? Niekoniecznie. Przecież nie przyszli panowie z powodu spadku. Co za spadek? Żartuję tylko. Ale on zawsze mówił, że będzie miał mnóstwo pieniędzy. 1000 funtów. 1000 tysięcy. A zalegał z komornym. Czy ktoś po nim zajmował ten pokój? Nie, stoi pusty. Jeśli panowie chcą go wynająć, komorne za tydzień z góry. Chyba nie wynajmiemy. Dziękuję bardzo, bardzo pani miła. Która godzina, Watsonie? Robi się późno, 10:15. Czas, żeby pójść do teatru. Prędzej, Watsonie, musimy zobaczyć ostatni akt. Co ty mówisz? Od tej chwili pieniądze z góry. Masz serce z kamienia. W takiej chwili zachciało ci się rozrywki? Co to? Powiedz, co o tym myślisz. To czarna pasta do butów. Nie ma pasty do butów w białych słoiczkach. To szminka teatralna. Szukamy jakiejś kobiety? Nie, aktora. Który właśnie teraz występuje na scenie. Rozumujesz logicznie. Przecież w tej chwili w Londynie wystawia się ponad 50 sztuk. W Londynie była tylko jedna premiera tego wieczoru, gdy pan Priam odszedł od pani Chivey. Chyba lubisz Szekspira. It is the cause.
Oto przyczyna. To przyczyna, duszo. Panie Holmes, ostatni akt ledwie się zaczął. Nie można spuścić kurtyny, dopóki się nie skończy. Skąd pan wie, że Prime jest tym, kogo pan szuka? Musi pan zaczekać do końca przedstawienia. Ono musi się odbyć. Drogi panie, chodzi o ludzkie życie. Jesteś. Szukając cię, omal nie skręciłem karku. Watsonie, to reżyser van Pettifoot. Pettifoot. Do usług. Pan Pettifoot nie chce przerwać przedstawienia. To nie leży w tradycji teatru. Muszę panów stąd wyprosić. Proszę wyjść. Dobrze, chodź, Watsonie. Jeśli się pośpieszysz, zdążysz pojechać do rezydencji Brightona. Ale ja jej krwi nie przeleję. Szkoda byłoby zarysować żelazem tę skórę bielszą od śniegu i gładką jak pomnikowy alabaster. Musi jednak umrzeć, bo tak samo zwodziłaby innych jeszcze. Gdzież znajdę iskrę prometeuszową, co by to światło roztliła na nowo? Gdy raz twą różę zerwę... Mam, Holmes. Było tam, gdzie myślałeś. Brawo, Watsonie. Co panowie tu robią? Panie Pettifoot, może pan człowiekowi ocalić życie. Inspektor Lestrade musi natychmiast otrzymać tę kartkę. Błagam pana. Która godzina? 11:20. Wiadomość od pana Holmesa. Pilna. Kim jesteście? Co panowie robią w mojej garderobie? Odpowiedź na pierwsze pytanie. To jest doktor Watson, a ja jestem Sherlock Holmes. Odpowiedź na drugie pytanie. Przyszliśmy, by zatrzymać pana, mordercę Phyllis Brighton. Morderca Phyllis Brighton? Nie znałem żadnej Phyllis Brighton. Grała z panem w trzeciorzędnej rewii Miłość w porze bzów. Nie powiedziałbym, że ją znałem. Pracowaliśmy razem bardzo krótko. Ta rewia szła przez 3 wieczory. Jest pan w dobrej formie, panie Prime. 4 miesiące temu naprawdę udusił pan kobietę. To, co pan mówi, jest farsą. Raczej nie. Z Phyllis Brighton, dawną koleżanką z rewii, sprytnie pan to uknął. Ona postarała się wyjść za bogatego człowieka, Edwarda Brightona. Potem miała go otruć, powoli dosypując małe dawki arszeniku do potraw. A potem pan i Phyllis mieliście odziedziczyć majątek Brightona.
To śmieszne. Udałoby się. Ale Phyllis Brighton zakochała się w mężu. Proszę stąd wyjść. To pan kłócił się głośno z panią Brighton. I to pan ją udusił. Pan także umrze. Przyjechałem jak mogłem najszybciej, jak widzę w samą porę. Proszę go aresztować, to on zabił Phyllis. I trzeba wstrzymać egzekucję Edwarda Brightona. Tylko minister spraw wewnętrznych może. Mam dowody. Dobrze. Zabrać go, jest oskarżony o zamordowanie Phyllis Brighton. Jestem wprawdzie zdenerwowany, ale widziałem, jak on cię dźgnął tym sztyletem. Zawsze chciałem to zrobić. Mam nadzieję, że pan to zrozumie. Drogi Watsonie, niewielu zostałoby aktorów, gdyby używało się na scenie prawdziwej broni. Ostrze chowa się w rękojeść. To od Lestrada. Proszę zachować to na pamiątkę po ostatniej sprawie. To uprzejmie z jego strony, prawda? Bardzo. Proszę uważać na sprężynę w rękojeści. Pomysłowe. Owszem. Prosimy, dziękuję doktorze. Podziwiamy właśnie pański prezent. Ten sztylet? Tak. Ciekawe, prawda? Tak. Pokazuje się publiczności, że jest to prawdziwy sztylet, a potem za naciśnięciem sprężyny ostrze chowa się w rękojeść, a więc nóż jest niegroźny. Publiczność jest naiwna. Nie sądzę, to siła sugestii. Każdy jej ulega. Nie każdy. Niech pan go weźmie i obejrzy. Nieszkodliwy. Zupełnie bezpieczny. Proszę położyć rękę na stole i wbić sobie w rękę sztylet. A po co? Pan się boi? Nie. Niech pan mnie wbije w rękę. Nie chcę pana zranić. Nie może pan. Proszę mi go dać. Widzi pan? Niegroźny. Nie dotykaj zamka. Obserwujemy pana. I słusznie. W pozostałych rolach. Zdjęcia Gabor Pogań. Wersja polska, Studio Opracowań Filmów w Warszawie. Tekst polski Stanisława Dziedziczak.